wygląda na to, że Jason Crump może nie pomaga na torze, ale pomaga poza torem. No na pewno, bo łatwiej jest, powiedzmy, pojeździć w parkingu zawodnikom, niż to tyle wysiłku nie kosztuje, jak prowadzić zawodnika. Na pewno prowadzenie zawodnika w biegu kosztuje dużo, dużo wysiłku. Nikolaje Klint, kask biały, Damian Baliński, kask niebieski, Jarosław Hampel, partner Nikolaje Klinta, kask żółty i Lee Adams najbliżej ogrodzenia. Zobaczymy, jak tym razem wyjdzie spod taśmy Australijczyk. No, jednego możemy być pewni. Hans Andersen dzisiaj zasłużył naprawdę na pochwały od Marka Cieślaka. Pięknie w tym jednym biegu wypuścił Gapińskiego. No i w tym momencie chyba się Gapiński odblokował, bo jest na razie nie do zatrzymania. Jedzie pięknie. Postawi piwo Duńczykowi? Podejrzewam, że stać go będzie na to. Popatrzmy. Klint, Baliński, Hampel, Adams. No i Baliński najszybszy spod taśmy zszedł do krawężnika. Adams dołączy do niego szerzej i będzie chyba 5 do 1. Wynosi się szeroko Nikolaje Klint. Kapitalna akcja młodego Duńczyka. Nie liczy się bardzo Jarek Hampel, chociaż raz wszystko się przetasowało. Pierwszy jest Lee Adams, drugi Baliński. Objechali po zewnętrznej i po wewnętrznej części toru niesamowitego młodego Duńczyka, a zupełnie zawodzi Jarek Hampel. No dość niespodziewany był ten start i rozstrzygnięcie pierwszego okrążenia. Już wydawało mi się, że młodziutki Duńczyk może tutaj spłatać niezłego figla gospodarzom, ale tym razem balu do spółki z Adamsem prowadzą pewnie i wygląda na to, że odrobią część strat, odrobią tą stratę z poprzedniego wyścigu, kiedy Adams przegrał 1-5. Zupełnie nie liczy się w walce. W tym biegu Jarek Hampel jak na razie bez zwycięstwa w tym meczu, same dwójki. Niezbyt dobra dyspozycja, choć wczoraj prezentował się całkiem przyzwoicie. Będą jeszcze w tym meczu emocje. Wykorzystana zmiana Klint z Adamsem. Przepraszam, Baliński z Adamsem przywożą 5-1, a więc opłaciła się ta taktyczna zmiana Australijczyka. Jarek Hampel czwarty, Nikolaje Klint przez chwilę był pierwszy. No, można powiedzieć, że piękne pierwsze okrążenie. Naprawdę pomyślał z wyjścia z pierwszego łuku, gdzie nabrał bardzo dużej szybkości. Wszedł bardzo szybko pod zawodników, pod Damiana Balińskiego na drugim łuku. Przez sekundę był nawet na prowadzeniu. Tu jeszcze raz mamy start. Bardzo dobry start w wykonaniu Damiana Balińskiego. Szeroko w tej chwili jedzie Lee Adams. Nabiera dużej szybkości. Przesuwa się na drugą pozycję. A tu znakomity atak przy krawężniku młodego Duńczyka. Jednak wyczuł to Adams, który jechał bardzo szeroko, przyciął do krawężnika, wysunął się przed dwóch rywali. Damian Baliński po szeroki odjechał dla Klinda. 34-38, zmniejszyła się ta przewaga, ale to oznacza, że nie mogą zastosować kolejnej rezerwy taktycznej gospodarze. 4 punkty, jeden wyścig przed wyścigami nominowanymi, no i mamy zmianę. Za Krzysztofa Kasprzaka jedzie Miśkowiak. Chyba jednak potwierdzają się te nasze przypuszczenia, że niedysponowany jest jeszcze w pełni Krzysztof Kasprzak. Spalił się chyba w tym pierwszym wyścigu, potem już nie udało się, tak powiem, odrobić tego, co wydarzyło się w pierwszym podejściu do startu. Na pewno bardzo dobrze i fajnie się jedzie, jeżeli się wygra start, jednak po przegranym starcie trzeba walczyć. No, Krzysiu Kasprzak, gdy przegrał start, przyjechał na trzeciej pozycji, próbował walczyć przez dwa okrążenia, jednak te ataki nic nie wniosły do jego zdobyczy punktowych. No i mamy kolejną zmianę. Pojedzie Świderski, nie zobaczymy Kenneta Bierę. A więc wyścig 13 wygląda następująco. Mark Loram i Robert Miśkowiak to para gospodarzy. Sebastian Świderski, Jason Crump to para gości. Świderski dobrze zaprezentował się w tym swoim pierwszym wyścigu jako rezerwowy. Gdyby wytrzymał ten atak, gdzie był wypychany pod bandę, ten bieg mógł się ułożyć zupełnie inaczej, bo tam troszeczkę przeszkodził, jak pamiętam, chyba Hampelowi. No na pewno pojechał w jednym biegu, zdobył punkt, nie jest zawodnikiem bez punktów. Miśkowiak z kolei w pierwszym biegu pojechał znakomicie, gdzie zastąpił Krzysia Kasprzaka. W następnym biegu przegrał fatalnie start, no i przy tej stawce rywali, no, zajechał czwarty.
13. Przed nami wyścig, który może zdecydować o tym, jak będzie wyglądała sytuacja przed biegami nominowanymi. Jeżeli tutaj gospodarze przegraliby przynajmniej w stosunku 2-4, wówczas mogą zastosować rezerwę taktyczną, tak jak uczynił to Marek Cieślak w meczu w Rzeszowie, tak, gdzie tam popełnił chyba błąd trener Stachera, przynajmniej tak przyznał po meczu, możliwe, że pozwolili odrobić tą... Ale zespół z Wrocławia posiada takiego asa jak Jason Crump, który na pewno będzie jechał w biegu 15 nominowanym, no i liczyć na podwójne zwycięstwo nad Jasonem Crumpem, to jest trochę tak wybujałe. Ale Jason Crump w jedynym meczu, jaki pokazywaliśmy właśnie z jego udziałem, dwukrotnie, pamiętasz, zdefektował w Tarnowie. Dokładnie, ale to był początek zawodu, później się przesiadł na inny motocykl i już był zupełnie inny Jason Crump. Jak na razie tutaj jest niezawodny Jason Crump. Na nim teraz z pewnością będzie spoczywała odpowiedzialność za ten wyścig, za to, aby do biegów nominowanych została utrzymana przynajmniej ta przewaga 4 punktów. Myślę, że takie jest przede wszystkim założenie trenera Marka Cieślaka. No a co pokaże Mark Loram do spółki z Miśkowiakiem? Loram ma szansę na rehabilitację. Jak na razie 1-1-0. Miśkowiak 3-0. No i Świderski, kask biały. Loram najlepiej spod taśmy, został Świderski, został też Miśkowiak, szeroko atakuje Crump Lorama. Loram spojrzał się, co dzieje się przy krawężniku, tam zobaczył Świderskiego, a nie Miśkowiaka. Od razu zaczął szukać swojej szansy na obronienie drugiej pozycji, bo ucieka Jason Crump. Teraz Miśkowiak schodzi do krawężnika, ale dobrze jedzie Piotrek Świderski. Jak na razie 4-2 prowadzą goście i to oznacza, że będzie 6 punktów różnicy, a więc będzie szansa na rezerwę kolejną taktyczną. Jason Crump daleko z przodu, Piotrek Świderski jest na trzecim miejscu, tutaj już się chyba nic nie wydarzy. Mark Loram jest na miejscu drugim, Miśkowiak tylko raz w tym meczu błysnął, no i wygląda na to, że nie odnajdzie się w tym meczu, nie odbuduje się przeciwko swojej byłej drużynie. Jason Crump pewnie do mety, 3 punkty, za nim Mark Loram, trzeci jest Świderski, czwarty Miśkowiak, 4-2 wygrywają goście i zwiększają swoją przewagę do 6 punktów. Ciekawe będą te biegi nominowane. Na pewno ciekawe, tak za bardzo, no to trener Zbyszek Jonder nie ma za dużego pola manewru.